Woda w usta ma swój początek w dramacie Wieczór Trzech Króli. I właściwie ten Szekspir był taką no, rzeczywiście inspiracją, bo nie można powiedzieć, że Woda w usta jest jakimś nowym przepisaniem Szekspira. Absolutnie nie. Tak jakby ten temat gdzieś, który już pojawia się w Wieczorze Trzech Króli, stał się zalążkiem i właśnie tak gdzieś wszedł szczelinami w początek tekstu już mojego, opowiadającego o Violi, która ląduje na bezludnej wyspie po katastrofie morskiej i jest sama. I próbuje sobie z tą sytuacją poradzić. Z tą Violą to jest tak, że ona bardzo dużo fantazjuje i też Sandra wpisała takie didaskalia w ten tekst, które mnie niesamowicie uruchomiły. I to były takie didaskalia: Viola jest patologiczną kłamczuchą. Więc tak naprawdę nie wiadomo, czemu w tej sytuacji wierzyć. Co jest zmyślone, a co jest naprawdę. To jest tekst o ucieczce, o przemocy, o próbie poradzenia sobie z traumą. To jest tekst też o wielkiej wrażliwości, o tym, w jaki sposób wszyscy radzimy sobie z pewnym bagażem doświadczeń, który wynosimy od dzieciństwa i czasami wiele, wiele lat zajmuje nam dojście, dlaczego funkcjonujemy w taki, a nie w inny sposób, bo to dzieciństwo też w tym tekście jest bardzo, bardzo mocno obecne. Ten rodzaj takiego konfliktu wewnętrznego, który jest w tej Violi i tej traumy z tego dzieciństwa obarczonego tym dorastaniem w tym alkoholowym domu, no wydał mi się kluczem do tego tekstu. No pierwszy raz, przyznaję, zdarzyło mi się coś takiego, że jak im dalej się w ten tekst wgryzałam, tym bardziej rozpoznawałam w nim swoją osobistą historię. Najważniejsze jest wyczucie stosownego momentu. Przy zastosowaniu odpowiedniego bezruchu zwierzę wychodzi ze swojej nory i nawąchuje powietrze w poszukiwaniu niekontrolowanych fal powietrza. Dzięki temu wyczuwa ruch przeciwnika. Żadnym pozorem nie można nawet drgnąć. Ta zasada dotyczy obu stron. Ta, która się poruszy, przegrywa. On wiedział, jak całymi godzinami wytrwać niezauważonym. Ojciec walczy, tylko bądź cicho. Viola i Sebastian to nie jest takie zwyczajne rodzeństwo. Są bliźniętami i istnieje między nimi szczególna nić porozumienia. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy motyw, bo jeżeli chodzi o relacje między rodzeństwami bliźniaczymi, rzeczywiście nawet w psychologii zostało to zjawisko zbadane. Istnieje taka wyjątkowa więź na poziomie pewnej komunikacji niewerbalnej. Ja starałam się podejść do tej Violi z takim głębokim współczuciem i w ogóle do całej tej rodziny, włącznie z tym ojcem, którego gra Rafał Cieluch, i Rafał jest wspaniały. I Rafał nie gra jednoznacznej postaci oprawcy, potwora. Ma takie fragmenty, kiedy jest rozbrajający, ma takie sceny, w których jest po prostu taki, że chciałoby się go przytulić. I też mamy dla niego dużo współczucia w tym wszystkim. No bo to prawdopodobnie się przenosi z pokolenia na pokolenie i trochę to jest tak, że jesteśmy tym tak, mamy ten stempel, nie? Gdzieś jest to uzależnienie czasami zaprogramowane wręcz. Całej rodzinie się przyglądamy,
patrzymy na to ze współczuciem. Te sceny są niektóre bardzo mocne, niektóre są wstrząsające, niektóre są śmieszne, bo też jakby przyglądamy się takim fragmentom, że to się zaczyna wręcz ocierać o groteskę. Powiedz ser, Violu. Ty, Sebastianie, też. Słyszeliście? W naszej rodzinie mówi się ser. To nasza tradycja. Wszyscy mówimy ser. Słyszeliście to rozkaz? Miło, kiedy robi się coś w poczuciu plemiennego obowiązku. Aktorzy wnieśli w ten proces niesamowicie wiele, każdy z nich. To jest po prostu to, co tu się będzie działo na scenie z takiej aktorskiej strony, na czym też mi zależało, no bo sama jestem aktorką, więc też jakby głównie na tym materiale zawsze się staram pracować na aktorze, on jest dla mnie najistotniejszy w pracy. No to oni, co oni tutaj robią, jakich stanów sięgają, jakiej takiej wewnętrznej też kooperacji, jak się wspierają w tym procesie, no to jest niesamowite. W ogóle wierzę bardzo w terapeutyczną moc teatru. Oczywiście nie można mylić tego z taką terapią właściwą, bo wydaje mi się, że może być jednym z elementów. Właśnie też w tym konkretnym przypadku uświadamiania sobie jakiejś prawdy na swój temat, wychodzenia z traumy właśnie. W ogóle teatr ma taką magiczną właśnie moc spojrzenia na pewne sytuacje pod innym kątem, z innej perspektywy. Jesteśmy w stanie też dostrzec siebie bardzo często na scenie, jakieś wspólne elementy z naszego życia pokazane na scenie nagle mogą mieć też taką moc iluminacji, nie? Może nawet katarktyczną czasami, to jest to właśnie to katarzis tam od zarania związane z tą formą sztuki.